Nazywam się Roland Kittel, jestem szefem zmiany w restauracji La Rossa. Dzisiaj dzień francuski, miałeś podobno kilka potraw, było też twojego pomysłu, twojej aranżacji, twojego wykonania. Moim pomysłem była sfera, moim pomysłem była tarta normandzka. Skąd? Z głowy, szybko, krótko, zwięźle. W Oświęcimiu jesteś w miarę od niedawna, tutaj w La Rossie. Czy tutaj na wyjeździe przypomnij naszym słuchaczom i telewidzom, skąd przyjechałeś tutaj? No, przyjechałem z Opola. W Oświęcimiu mieszkam od zaledwie pół roku. Poznaliśmy się z Sebastianem w Herskiczen i tak jakoś powolutku nasza współpraca spotkała się w jednym punkcie. W Opolu również kuchnia francuska była preferowana, czy tutaj takie nowum? Wiesz co, no ja w Opolu pracowałem w dwóch francuskich restauracjach, także no nie jest to dla mnie jakiś taki totalny news. Są to restauracje na poziomie, żyją cały czas, wszystko się z nimi dobrze dzieje, rozbudowują się, rozwijają. Jak najbardziej temat nie jest mi obcy. Myślę, że w kuchni francuskiej winy i sery to jest podstawa, a przede wszystkim masło. Masło, jeszcze raz masło, trzy podstawowe składniki kuchni francuskiej. Dzisiaj nawet polski ser tutaj wszedł do menu i tutaj słyszałem, że wielu degustatorów było zadowolonych na sali ze smaku tego seru. No wiesz, to łączenie kilku narodowości sera czy innego składnika na talerzu to nie jest żadna nowość. Ważne, żeby to było w stylu tego kraju, z którego talerz pochodzi moim zdaniem. Więc myślę, że pomysł jest tak najbardziej trafiony i w 100% należy do Sebastiana. Na i przechodzi w takie coś. Sześć pasterków masz na polsku. Witaj, jestem Krystian Klamka, jestem szefem zmiany restauracji La Rossa. Dzisiaj wieczór francuski. Czy dla ciebie kuchnia francuska była bliska, czy też powoli poznawałeś ją przy kolegach po fachu? No wiesz co, z racji mojego wieku, mam dopiero 22 lata, więc kuchnia francuska no, nie ima się ze mną w ogóle. To był, można powiedzieć, mój pierwszy raz z nią. Cieszę się, że mogłem to robić pod wodzami szefa kuchni Sebastiana. Poznałem też kilka nowych smaków, pierwszy raz w życiu jadłem ślimaki, więc to było gdzieś tam dla mnie nowe doświadczenie, aczkolwiek cieszę się, że w takim momencie i że na początku mojej kariery. U nas jest zawsze taka zasada, że cokolwiek byśmy nie robili, ktokolwiek z nas, zawsze ta druga osoba patrzy, pyta, dopytuje, zawsze jest burza mózgów. Cieszymy się, jak ktoś coś nowego robi, no po to jesteśmy dla siebie, aby jeden od drugiego się uczył. Kuchnia francuska jest bardzo wymagającą kuchnią, dlatego tutaj wielkie szapoba dla Sebastiana, bo to on głównie spędził tutaj mnóstwo czasu, to można liczyć już w 10 godzinach. No to jest ciężka praca, zwłaszcza, że no nie chcieliśmy bazować już na gotowych półproduktach czy gotowych składnikach dania. Chcieliśmy sami od podstaw wszystko zrobić. To, co Francuzi robią z posiłkami, jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, ponieważ oni potrafią dobrać to wino, które wpływa na trawienie danego dania, że oni nie czują się pełni, jedzą te danie, ale nie odzwierciedla to w ich odczuciach po zjedzeniu tego dania. To było pierwszy raz w Oświęcimiu, więc to jakaś tam nowość dla ludzi. No tą kuchnię francuską nie wszyscy znają, nie wszyscy ją lubią. Ci, co chcieli, mieli okazję ją poznać, wszystkim się podobało, co zresztą można było zauważyć i usłyszeć od gości. Cieszę się, dlatego jeszcze raz dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że za rok też się zobaczymy. Wiesz co, coś to możesz nakładać. A to najbardziej. Ready? Ready?
Nie ma u Sebastian Szorom, szef kuchni restauracji La Rosa, tu takiej dowcipy przed tą naszą rozmową o twoich przyjaciół, że trochę tak była taka obfita ta kolacja dzisiaj. No też słyszałem takie głosy z sali, że kuchnia francuska, ale dania porcje polskie. Nie chcieliśmy, żeby to były tak zwane sety, czyli żeby to były bardzo porcje degustacyjne. Zależało nam na tym, żeby goście poczuli smaki kuchni francuskiej, ale żeby ta gościnność pozostała polska, więc te porcje były nieprzesadzone, były takie, że akurat wystarczyło, żeby zjeść porządną kolację. Dowolność była pełna, oczywiście chcieliśmy jak najbardziej bazować na kuchni francuskiej i na produktach francuskich. Tak w ogóle stało się, że w tym roku, bo to już trzecia edycja z kolei, w tym roku Polska uplasowała się na drugim miejscu co do ilości zgłoszonych restauracji, tuż za Francją. Także tym bardziej jest to dla nas miłe wyróżnienie, że mogliśmy się znaleźć w tym zacnym gronie. Wydaje mi się, że jemy lepiej. Jemy lepiej z racji, jak już w niejednym wywiadzie wspominałem, tej świadomości, która wzrasta, tak, wśród Polaków. No, przyczyniają się na pewno do tego programy kulinarne, tak, Top Chef, Hell's Kitchen, no, na pewno nie Kuchenne Rewolucje, pani Magdy Gessler. Także no, chyba jemy lepiej, zdecydowanie lepiej, nie więcej, lepiej. Jest to kolacja w połączeniu z selekcją win, więc myślę, że duży udział biorą tutaj wina w tym przedsięwzięciu. Kto dobierał? No ja niestety nie mam wykształcenia, nie jestem sommelierem, więc w tym kierunku musiałem udać się do osoby mądrzejszej. Mam bardzo zaprzyjaźnionego sommeliera, u którego też mnóstwo kursów kończyłem, kiedy pracowałem jako barman. I jakoś wspólnie doszliśmy do wniosku, dostał menu, podsunął pewnego rodzaju pomysły, a potem to już długi proces zamawiania, ściągania tych win z Francji. No i tak, więc no, żeby naprawdę znaleźć dobre wino, trzeba troszeczkę poszperać, poszukać. Jest wiele stron internetowych, ale też dostałem z polecenia bardzo ciekawe dwie winnice, skąd sprowadziliśmy wina. Także myślę, że były odpowiednie. Dziękuję i spotykamy się za rok na Good Friends, prawda? Dokładnie tak. Do zobaczenia za rok. Dziękuję. A u Państwa jak? Rybka. Jak kubki smakowe. Jednak leszczu. Leszczu. Ale foie gras chyba na. Foie gras też. A winka wszystkie smakowały, czy jakieś tam? Wszystkie. Pani już nie może. Mamy czas, mamy długo otwarte. Majonezem, wiesz co? Tego pudru to pudełko po prostu. Dobre. Dobre, nie? Wiesz, tak i to działa z tym creme fraiche'em. Miazga. No, wiesz co, ale powiem ci, że naprawdę. Nie, 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 nie,